Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3. I dzisiaj oczywiście już zbadamy tę wyspę Eldberg i odszukamy tego latarnika. Tylko kurde, tu mi słuchawka jeszcze przeszkadza. Dobra, powinno być dobrze. Okej. Okay. To lecimy sobie powolutku. Oho. Prawie mu się udało schronić. Prawie. Prawie. No pewnie, że prawie. Dobra. Szukamy, szukamy, nie ma czasu. Czekajcie, bo tu coś widziałem przed chwilą jeszcze. What? Aha, dobra. Hej, jest tam kto? Chyba nikogo nie ma. Ale to zaraz zobaczymy. Jak się tu dostałeś? Normalnie. Przypłynąłem, jak to na wyspę. Ty jesteś Mikjal? Latarnik? Przysyłam jej Jorun. Skąd się tu wzięły te wszystkie upiory? Znikąd! Znikąd właśnie! Latarnia nagle zgasła i wiatr nagle ustał. Wpadam do środka, zasuwam skobel i słyszę jakby... Te duchy nie pojawiły się bez powodu. Co? Nie mam pojęcia. Tu przecież nic nie ma. Latarnia moja... Ten upiór. On był jakby... Niezbyt to wam chyba pomoże, co? Dziwne to wszystko. To weźcie klucz do latarni. Jakbyście chcieli i tam rzu... Dobra, chodźmy. Co ty to odwalasz? Mikjal. Można już wyjść? Pewnie, że można. Jak ci się chce. Co nie, przede wszystkim. Dobra, lecimy na to latarnię. Aha, dobra. No kurde, Geralt, ja nie gram na padzie, tylko na klawiaturze, co ty tak dziwnie chodzisz? Kurnie. Dobra, tu widzę upiory, co wszędzie. Kurde, co za... Kurbańce. Dobra, pięknie, udało się jakoś. Dobra, lecimy na to... Do tej latarni. Zbadamy oczywiście te... Zbadamy! To nie latarnie. Ohoho. Użyj? Dobra, zgasimy to. Użyj. Dobra, używamy tej latary, drabiny. Zobaczymy, co nas tu spotka, co nie? Jakieś pismo. O, proszę. Mikjal, jest robota do Arryn Briorn. Będzie zabijać statek z faraonem z ładunkiem skór po północy, odkoci latarni nie zabalać. Bo nie damy znaku pochowania, bo pędzielimy się jak na zawsze. Dostanieś dziesiątą część tego. Najciemniej pod latarnią. Dobra, ale to chyba nie wszystko jeszcze, co nie? Pewnie nie. Dobra. Tu coś jest? Przyda się to. Przydadzą się te rzeczy pewnie. Oho, tylko żeby tu... Chyba już tu nic nie ma. Chyba tu już nic nie ma. Poniżej. Poniżej coś jest. Poniżej. Dobra. Schodzimy oczywiście. Wypiję sobie jeszcze, kurczę, przede wszystkim jaskółkę jedną, co nie? Bo ona będzie potrzebna bardzo. Tutaj coś każą mi jeszcze sprawdzić. Kurnia. O! Symbole spętania manifestują się jako wyraz skupionej złej woli. A więc klątwa. To ona trzyma tutaj upiory. Pokutnik. Dobrze, że na razie mi się nie objawił. W tej mgle i ciemnościach nie da rady go zabić. Trzeba rozpalić w latarni. Jeśli to Mikjal jest przeklęty, to klątwa wiąże go z tym miejscem. Tylko on może rozpalić ogień, który przełamie zaklęcie. Dobra. To taka klątwa jest. No kurde, kurde, no proszę.
No dobra, idziemy go zapytać, znaczy porozmawiać na temat, co nie tego. Okazuje się, że wyspę nawiedza... Takie jak ściąganie statków na skały, żeby je potem obrabować. I tak co i raz jakiś drakar zatonie. Tak już i... Wrócimy do tego później. Ale jak? Domyślam się, ale na tobie. Jeśli stąd wyjdę... Będę cię osłaniał. Przestań szukać wymówek, ty... No brań, kurde, gościu, się boisz. Patrz, tamto on! Widzę przecież. Nie drzyj się, tylko rozpal w latarni. Pośpiesz się! O kurde! Wow, what the? Co to jest? Dobra, ja stąd spadam, kurnia. Spadam stąd. Kurde, skurczybyk. Jak mam zabić tego pokutnika? Boi się. Pięknie. Ale dobry jest kubaniec. No już zapaliłeś tam? Bo jak on mnie zabije, to będzie po mnie już. A ty skurczybyku ty. Kurnia. Kurde, nie ten miecz wziąłem, ja pierdziule. Dobrze, chodź tu. Gdzie ten pokutnik jest? Kurde, to jest pytanie. Tam jest. Kurde, skurczybyku ty. Dobra. Kurde, skurczybyk. No bez kitu. Kurde, wiecie co? Zobaczę, czy on zapalił to latarnię już. Będzie może najlepiej, wiecie? Zamknięte, potrzebujesz klucza. To czemu on, kurde, tak długo zapala to latarnię? No kurde. No bez kitu. Dobra, czekajcie, zaraz, zabijemy go. Wreszcie, teraz możemy przejść do rzeczy. O kurde. Mocny jest, kurczybyk. Nie! Nie, nie, tylko nie to. Tylko nie to, proszę cię. Nie, tylko nie to. Dobra, może teraz. Kurde. Skurczybyk. Nie, nie wpadaj, nie wpadaj, proszę cię tam. Chodź tu. Dobry jest kurczybyk, powiem wam szczerze. O kurde. No chodźcie, chodźcie tu. Pięknie. Ale obrywa. No pięknie, kurde. Bardzo dobrze.
Aj, niedobrze. Niedobrze. A ty skurczybyku ty. No chodź tu. O kurde, jeszcze lagi. Dobrze, jest, już po tobie. Kupi śmieciu. No, elegancja, Francja, dobra. I co mam zrobić teraz? Okej. No i elegancja Francja, co nie? Udało się. Udało się? Udało, ale to wcale nie znaczy, że wyspa jest bezpieczna. To był błąd. Odpuszczę ci. Lepiej, żebyś dotrzymał słowa. Kiedy ja... Dobra. Okej, udało się jakoś. Zgłoś się po nagrodę do Jorunda. Okej. Jorund? Dobra. Dobra, idziemy najpierw tak. Kurde, jakie lagi, ja pierdziule. Dobra, idziemy tak, tak, szybciutko. I oczywiście tutaj wbijamy. Czekajcie, wieś Arin Bjorn, dobra. I... Oczywiście zajmujemy się kolejnym zadaniem, co nie, w tym odcinku. Zobaczymy, jakie będzie. Zobaczymy. Dobra, okej, się wczytała gra już, bardzo dobrze. Dobra, idziemy do Jorunda teraz. Co wy to dwa lata, ludzie, no. No nie la... Tutaj jesteś, ta? Tak jest. Dobra, rozmawiajmy. Tak, Geralt? Zabiłem potwora z latarni. Zabiłem potwora z latarni. A skąd się wziął na Eldbergu? Ktoś popełnił tam jakąś zbrodnię. O szczegóły spytaj Mikiala. Ciekawy człowiek. Ciekawszy niż by się mogło wydawać na... Ale mniejsza z tym. Przejdźmy do... A proszę, przygotowałem zawczasu. Dobra. No, bywaj. Bywaj. Dobra. Ile dostałem kasy? Jestem ciekaw. Kur... O Boże, dobra. Okej. Dobra, czekajcie. Tu głównych zadań nie robimy. Poboczne mamy takie i takie. To później zrobimy, to wieża znikąd. Wiedźmińskie. Teraz mieliśmy zrobić... Co mieliśmy zrobić? Chyba to. Dobra. Dobra, lecimy. Oj, dobra, idziemy. Czekajcie, zaraz o chwilę się widzimy z powrotem. Dobra, okej, jestem już z powrotem. I tak, pójdziemy oczywiście teraz sobie porozmawiać z tymi środkami na atak utopców, co nie na kogoś tam. Tylko nie wiem na kogo. A, tutaj! Dobra, okej, nie ma problemu, zaraz zajmiemy się tym. I może będzie już... Ale nie, tam chyba jeszcze będą dwa zlecenia, jak pamiętam dobrze. Dobrze mówię, czy źle mówię? Chyba dwa zlecenia. A zobaczymy zaraz, co nie przecież. Atak utopców, uczeń szkutnika. Z nim porozmawiać? Ruryk, tak? Słyszałem, że byłeś na łodzi, którą napadły utopce. Tak, z Ulfem, moim kuzynem. Zbieraliśmy Ulf! Na pułapki, pamiętam, taki był w gotiku trójce podajże, Ulf. Ciężko mu szło. Myślałem, że klatka pełna, że dobry połów. Wtedy coś szarpnęło linę z dołu. Chwila. Wołałem go. Raz, drugi, trzeci. Albo potwory już się najadły. Dobra. Co? No, prawie płacę. Zanurzenie tylko na... Okej, szukamy. Znaczy, porozmawiać trzeba będzie ze środkami teraz. Dobra, tylko oni są na górze. W tej chwili nie wiem, ale chyba tak, tak jest na górze. Dobra. Skelligik. Powiedziano mi, że... Wtedy dobrze ci powiedziano. Jak któregoś razu nie wrócił na noc, zawołałam brata, wzięliśmy pochodnie... Wiem, że to marna pociecha, ale obiecuj. Dobra. Okej, za pomocą wiedźmińskich zmysłów zbadaj miejsce, gdzie widziano utopcę.
Dobra, tylko dlaczego tutaj jest taki tak? Co? Chwila. Moment. Aha, tędy, dobra. Okej, lecimy oczywiście z tym koksem kolejnym. Znaczy z tym zadaniem, co nie? Dobra, lecimy szybciutko. Do tego miejsca, gdzie widziano łotapce. Wredne potwory, powiem wam, nie lubię. To co takie jak, kurde, w... ścierwojadę w gotiku, o. Co nie? Co to, koza? Me? Dobre. Dobra, idziemy, nie ma czasu po pierwsze. Ojoj, co to było? O kurde. Dobra, gdzie są tu utopce? Gdzieś tutaj pewnie. O, mamy, proszę. Chodźcie tu to. Chodźcie tu utopce. A tu utopielec, kurde. Pięknie. Chodź tu kolejny. Nie ma to jak... Ej, ty, dziadzie! A masz za swoje, kurnia. Będziesz tu spokojnie? No. O, czekajcie, tu coś mamy. No proszę. O, widzę, że coś mamy, jakąś zbroję podajże. 92, kurde, słabe. Ja pierdziule. Dobra, do butów sobie to dodamy. Właśnie, będziemy butami, kurde, rzucać. O, tutaj. Dobra, miecz srebrny. O, fajnie. A ta zbroja jaką mam? 92, a ta ile ma? 116. Dobra. Okej, czekajcie chwilę. Co mam tu w ogóle znaleźć? Czekajcie, tu kolejna ofiara jest, widzę. Ten smród. To na pewno utopca. Myślę, że musi być gdzieś blisko. Chyba gdzieś tam. Mi się wydaje. Dobra, zaraz zobaczymy, bo tu mnie prowadzi ta ścieżka, znaczy ten... Taki GPS, mini GPS, no kurde, co jest? Skakuj na górę, no. Geralt. Dobra, zobaczymy, gdzie on w ogóle są, gdzie mają te leże swoje, co nie? Jestem ciekaw, kurczę. Zobaczymy, gdzie to w ogóle prowadzi mnie. Bo na razie to... Powiem wam, że nie wiem. Zaraz zobaczymy za chwilę. Tutaj gdzieś chyba. Czekajcie, czy już będę na górę? Tak jest. Tak jak przewidywałem. Dobra, zobaczymy, co tu jeszcze spotkamy po drodze. Poszukaj legowiska potwora. Właśnie, kurczę. A to nie było to miejsce przypadkiem, co wtedy byliśmy z... Z czym my tu byliśmy? Chyba z tą, z Kubem, co atakowaliśmy ostatnio też. Tak jest, pamiętam to. Czekajcie, co to za potwór. Chodź tu. Dobra. Ty słaby jesteś. Co nie? Igni sobie wezmę oczywiście. Czekajcie, bo tu mamy kolejny. No kurde. What the fuck? Co ja zrobiłem? What the fuck? No kurde. Co to było? No proszę państwa. Kurde, Geralt, który wybucha z... razem z Beczko oraz bandyto. O proszę, jakie to było, kurcze. Bardzo ładne zachowanie. No dobra. Jeszcze raz zajmiemy się tym samym. Kurde, znowu trzeba będzie iść do tego samego miejsca. No szkurde mole. Ejajajajaj, niedobrze. Dobra, idziemy. Idziemy szybciutko. A, dobra, z tego miejsca. Dobra, bardzo dobrze. Dobra, lecimy jeszcze raz. Dobrze, to blisko jest, a nie trzeba iść, nie wiem, dajmy z kilometr. 1000 metrów ponad, żeby było. Nie, tu mamy niecałe 100. Dobra, okej, lecimy szybciutko znowuż, z powrotem. Kurczę. Ale to było super, co nie? Pewnie. Kurczę, normalnie się przestraszyłem tego. Teraz kurczę ziele. Właśnie. Przyda się. Pewnie, że się przyda. Kolejna ofiara.
Czekajcie, Igni. Chodź tu. Dobra. Dobra. Trzeba będzie zobaczyć tę ofiarę teraz jeszcze. Tutaj jest chyba. Dobra, badamy. Dobra, lecimy jeszcze raz tutaj. Dobra, teraz trzeba będzie uważać na tych bandytów. Kurde, skakuj tu, no. Geralt, co ty to robisz? Panie. Dobra, lecimy jeszcze raz szybciutko, szybciutko, szybciutko. Czekajcie, tu coś mamy. Chyba jaskółcze ziele. Tak jest, wezmę sobie to wszystkie. Te jaskółcze ziela. Tu coś mamy. To jady. I coś jeszcze podaj, że tu mamy coś. Kurde! Gdzieś tu jeszcze coś mamy. Cortinarius. No szkur... A, czekajcie, ja nie wziąłem tego... Ajajajajaj, czekajcie, bo ja nie wziąłem... tych rzeczy z tego. Kurcze, zapomniałem. Z tej skrzyni, prawdaż. Czy ona, czy jej tu nie było? Była, dobra, mamy tu skrzynię tą, dobra. Jeszcze raz, szybciutko. On zapomniał teraz znowuż. Dobra, chyba wszystko wziąłem. Znaczy, no, wszystko mam, dobra. Przenosimy to. To przeniesiemy tu do spodni. To przeniesiemy do tej broni. Dobra, chyba wszystko będzie. O, mogę tu jeszcze dołożyć i tutaj. Dobra. Gdzieś mogę jeszcze tu dodać? Chyba nie już. Dobra, to sobie zostawimy na inną okazję. A tu coś jeszcze mamy. No proszę. Ale nie mogę też, kurczę, szkoda. To jest do... Aha, dobra. Tu co my tu mamy? Aha, dobra. Pomniejszy kamień runiczny. Dobra, lecimy oczywiście z powrotem do tamtego miejsca. Kurde, nie ma to jak się zabić razem z beczko, co nie? Kurde. Dobra, nie robimy z powrotem, tak? Bo nie, tak nieładnie jest. Nieładnie tak jest, co nie, moi drodzy, pewnie. Ajajaj, nieładnie tak. Ajajajajaj. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy do miejsca tego z powrotem. Dobra. Nie, teraz będę musiał uważać, kurde, powiem wam, na tych bandytów. A może by takich ominąć, ale one mnie zaatakują znowuż. Tak jak wcześniej było. Kurcze. Niedobrze będzie. Czekajcie, gdzie przez las? Gdzie przez las? No kurde, panie. Co ty to robisz? Czekajcie, tu mamy te. Purchawka. O, purchawka. To coś takiego było, pamiętam chyba w tym. Jak dobrze pamiętam. A zabite są te frajerzy. Chyba. Co nie? Aha, dobra, padłeś. Dobra, co my tu mamy? Aha. Tylko strażników jakiś uncrate. Dobra. I tędy chyba. Co to jest? Czego to drzewo tak się... O kurde. Co to drzewo odwala? Ja pierdziule. Pięknie. Chodź tu, wilku. Chodź tu, wilku. Chodź tu, biały wilku. Pięknie. Dobra, chyba wszyscy. Dobra, którędy teraz? Tędy pokazuje mi drogę. Zobaczymy, czy w ogóle gdzieś dojdziemy tutaj. Ale powinniśmy tutaj... Jesteśmy już praktycznie na miejscu. Tylko tu są dwie takie... Jakby dwie... Krawy. Muszę być blisko łowiska, o którym mówił Ruryk. Stawi krew? Kurde, co to jest? Aha. Kraby. Widzę, że tu kraby są. No proszę. O, tu coś mamy. Ten smród. To na pewno otoczy. I chleże musi być gdzieś blisko. No dobra, tu coś jeszcze mamy. Rogatek. O, tu coś jeszcze może. Możliwe, że coś tu znajdziemy, ale... O, proszę. Mistrzowskie co? Co to jest? Mistrzowskie... 35, a my mamy jakie?
50, to po co mi takie coś, kurde? No bez kitu. Wyrzucamy to, po co mnie to? Takie coś, badziewie. Co nie? Kurde, to słabe jest jak nie wiem co. A tu każą mi zbierać, kurde. Czekajcie chwila, no. Poszukaj Legowi... Znaczy nie, poszukaj najpierw... O, tu coś jeszcze mamy. Nie, weleński dług... Ten miecz to mamy taki już, to nie przecież. Oj, stawi krew, dobra. Czekajcie, zaraz. Tędy chyba będzie trzeba przejść jakoś. Tylko kurczę, czy damy radę, to jest pytanie. O, proszę, tu coś mamy. No. Oho. Ale fajnie trafiłem, no proszę. Panowie, pięknie. Jesteśmy. Znów ten smród. No. Zbadaj, leży utopców, dobra. To tylko tyle mamy, tak? Mhm. O, 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 tu coś mamy, jakąś ofiarę kolejno, kurde, Floreny. Tylko. Mózg utopca? Serio? Kurde. Miednica. Ślady pazurów. Długich i szerokich. Dobra. Nie wiem, czy te... O, kolejne utopce. Chodźcie tu. No chodźcie tu. Synek! Chodź tu. Bo ci strzelę zaraz. Kurde, skurczy byk. Chodźcie tu. Ja pierdzielę. Co za debile. Chodźcie tu. O kurde. Spaduwa mnie stąd, kurnia. Czego to tak, o Jezu. Jezu, co tu się odpierdziela? No bez kitu. Oho, tu coś mam. Kawałek zbroi zardzewiały do szczętu. Rozpada się w rękach. Mhm. No dobra. O Jezu. Serio? Dobra, czekajcie, może by tak się... O tak, zrobimy się, prześpimy do 23. I będzie elegancja Francja. Dobra, mamy to oczywiście... jaskółki 3. Dobra, lecimy, 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 bo tu znowu zaraz mi życie będzie odejmować. No, mówiłem. Kurde, Geralt, co ty to robisz? Dobra, mózg utopca mamy. Bardzo dobrze. Oj, 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 oj. I co mam dalej, gdzie mam pływać? Płynąć. Nurkuj, dobra, tędy. Pewnie. Dobra. Wynurzamy się. Czy nie da rady, czekajcie, bo coś tu się odpindziela. Tylko nie wiem co. Oj, 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 oj. Aha, tędy cały czas, dobra, mam płynąć. A, bo tu nie ma tego, prawdaż. Bym zapomniał. Kurde, damy radę? Aha, dobra, mamy. Szybciej, szybciej, szybciej. Kurnia. Bo przegramy, znaczy ja przegram. Kurde, zbadaj leży utopca za pomocą takiego i takiego. Ej, no. Ale co do pana? Czego mi tak się zrobiło? No ludzie, miałbyś inaczej, jak ja pamiętam. Tutaj. Kurde, a mnie zaprowadziło gdzieś nie wiadomo gdzie. Co nie? No, o tędy, o tędy. O, proszę, no, bardzo ładnie. O, szybkie pływanie przecież. Zapomniałem o pływaniu szybkim, no kurde. Dobra, lecimy, lecimy. A, bo to tam muszę iść, kurde. Ej, aj, 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 aj. Dobra. Mogę już się wynurzać, czy jeszcze nie? Bo w tej chwili nie wiem, chyba nie jeszcze. Dobra, zaraz się wynurzymy. Aha, tędy już, dobra. Czekajcie, bo to chyba nie te miejsce jest w ogóle nawet. Kurnia. A, bo tutaj jeszcze coś jest. Ale tu byłem już. Chwila. A nie, tędy, dobra, mam. Leży potwora, ale chyba nie utopca. Aha. Niedobrze, niedobrze. O, 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 o. Tu coś miałem przed chwilą. Chwila, no. Kurde, co jest? Tu coś mamy. Prawie nieruszone. Schowane na później.
Utopcy tak nie robią. Kamień runiczny, dobra, przyda się może. Przyda się czy się nie przyda? Kamień runiczny. Nie przyda się, dobra. Później się przyda może. Dobra, chwila, tu coś jeszcze mamy podajże. Kawałki łodzi, podarte żagle, liny. Wystrój marynistyczny, można rzec. Dobra. Tu coś jeszcze mamy? Tu coś jeszcze mamy? No proszę. Sińce na szyi, zmiażdżona krytań. Został uduszony. No na pewno. Ten smród, ślady na ciałach. To musi być leże baby wodnej. One mają czuły węch. Nie wróć, póki tu jestem. Kurde. Chociaż, skoro toleruje utopce, może wystarczy zrobić wyciąg z igły czołów, żeby zamaskować mój zapach. Przygotuj eliksir. Ale jak ja mam przygotować ten eliksir? Kurde. Jak mam przygotować ten eliksir sobie? No dobra, ale chwila. Eliksir z takiego i z takiego. No kurde, ale jak ja mam to zrobić w ogóle? O proszę. Olej przeciw wampirom. Przyda się. Kurde, ale jak mam to zrobić w ogóle? O proszę, tu coś jeszcze schowane jest. Dobra, ale jak mam zrobić ten eliksir? Chwila, no. Panie. Alchemia. Zaraz, chwila. Nie tak. Alchemia. Feromony. Feromony? Kurde, co jest? A, spacja, dobra, okej. Wykonaj przedmiot. Dobra, mamy. Fajnie. Dobra, czekajcie. Tu coś mamy jeszcze. Tu mamy olej przeciwko takim i takim. Na razie może nie. Petardy. Nie, tego też nie chcę. Albo przyda się może. A, nie mogę jeszcze. Kurde, myślałem, że będę miał kolejne. Ajajaj, niedobrze. Dobra. Chwila. I co mam teraz robić? Przygotuj eliksir. A, mam już, dobra. To jest to chyba. Dobra. To powinno wystarczyć. Teraz trzeba gdzieś się schować i zaczekać. Może zapnijmy szaropanie. O, a ty skurczybyku ty! Kurde mole! Ja pierdziule! Aj ty niedobra! Niedobraś ty! Kurde mole! Ja nie lubię jak oni rzucają tym czymś! Tego utopca trzeba zabić wreszcie, kurnia! Aj ty! Słabe, kurde, co to było? Ale ładnie to zrobiłem, co nie? Pięknie. O proszę, gwiazda dzienna. Mam jakiś broń nowa. O, czekajcie. Kurde. Filmik jest króciutki. O. Oj. Nie fajnie. Dobra. Okej, wszystko załatwione jest. Czekajcie, tu mam jakąś broń jeszcze. Kurde, broń stalowa taka i taka jest, a ta jest lepsza, to mi niepotrzebne za bardzo. Dobra, lecimy, oczywiście uciekamy stąd już. Dobrze wychodzę, czy niedobrze wychodzę? Niedobrze wychodzę, dobra. Tędy jednak trzeba będzie wychodzić, znaczy wyjść. Dobra, i teraz tędy. Dobrze idę? Dobrze. I teraz którędy? Tędy chyba. Czy nie, czy źle idę? Chwila stąd. Jaskółkę sobie wypijemy. Chyba tędy. Dobra, mamy wyjście. Dobra, wychodzimy już. Fajnie.
Dobra. Tu nie ma żadnego drogowskazu, kurde. Ajajajajaj, szkoda. Czy jest jakiś drogowskaz? Nie ma. Dobra. Zajmiemy się, znaczy przejdziemy się piechotko przecież, co nie? Przecież nie ma to żadnego problemu, co nie? Dobra. Za chwilę się widzimy. Dobra, okej, okay. Znowu. Kurczę, niepotrzebnie. Włączyłem, znaczy wiecie. Przerwy zrobiłem. Znaczy wiecie, przerwałem nagrywanie znowu, dobra? Niestety niepotrzebnie, ale dobra, okej. Okay. Mam nadzieję, że już się nie powtórzy w tym odcinku. Wybaczcie, wybaczcie, kurczę. Moja wina, bo coś tą chciałaś otro ode mnie, co nie, ale to mniejsza o to już, co nie. Idziemy z powrotem do tego miejsca, tylko kurde, jak to by trafić, znaczy jak to... Czekajcie, bo tu nie wiem, czy od razu nie pójdziemy do tego miejsca już do miasta od razu nie wbijemy, kurczę. A nie, dobra, tu ścieżka jeszcze jest, okej, okay, bardzo dobrze. A, dobra, my już jesteśmy bliziutko praktycznie, fajnie. Dobra, pójdziemy sobie na skróty może, albo coś tak zrobimy, żeby się nie zabić. Kurczę, nie fajnie byłoby, żebyśmy się zabili znowuż. Ale dobra, zgłosimy się po nagrodę i będzie może elegancja Francja. A zobaczymy zaraz, to to jest Bjork, a ktoś inny wtedy był chyba, pamiętam. Robota wykonana. Na co mi głowa diab... Co? Baba wodna. Stary cwany osobnik. To ona. Wiele brzydat w znak... Należy. Należy się więcej. Nie przeczę temu, ale... Może też nie. Kto wie, co jeszcze z niego. Więc wymuszasz haracze. No ej, ale ja chciałem tyle i tyle. Uuu, 1100. Dobra, chwila. Jakie mamy jeszcze zlecenia w ogóle wiedźmińskie? Bo poboczne mamy... Tutaj jeszcze ta wieża w pieruny walona. Dobra, to później zrobimy. Bo tu chyba już nie mamy żadnych, co nie? W Skellige tych zadań pobocznych, tylko zostało nam jeszcze, czekajcie, mamy 20, aha, co? Jeszcze Velen mamy, co? Jeszcze mamy zadania Velen? O kurde, serio? Dobra. A, to jest 29, sorry, wybaczcie, myślałem, że to jest 19, to jest jednak taki i taki. Dobra, czekajcie, to jest Nowigrad, nowi... to tylko mamy dwa zlecenia, jak tak mniej więcej. Dobrze mówię, ale fajnie, bo to wszystko jest Velen. Velen, Nowigrad. U, jeszcze Nowigrad mamy, ja pierdziule. To jest Nowigrad. Skellige. To zrobimy tak i tak. Kurczę, ale fajnie byłoby, jakbyśmy dzisiaj jeszcze znaczy w tym odcinku zdążyli, ale wątpię, żebyśmy zdążyli. A poszukiwania mamy, aha, to w Nowigradzie, dobra, to później zrobimy. Dobra, jak będziemy w Nowigradzie dopiero. Dobra, okej, fajnie, powiem wam, fajnie, szybko się robi te zadania, powiem wam. Dobra, pytamy się tego aha, daleko on jest, skubaniec. Kurczę. A tutaj, 745, a czekajcie, zaraz sprawdzimy jeszcze tutaj, gdzie ten w ogóle Kevan jest. On jest daleko, czy on gdzieś tutaj jest? O kurde, on daleko jest. Dobra, tu mamy coś takiego jak... Czyżbyśmy mieli kolejny poziom? Nie, nie mamy jeszcze kolejnego poziomu, szkoda. Dobra, idziemy do tego miejsca, oczywiście. Dobra, trochę daleko, powiem wam, jest ta wieś Sforlak. Dobra, zajmujemy się tym, co nie? I zobaczymy, co będzie. Dobra. On jest... Gdzieś tutaj, tak? Czy gdzie on jest? A zaraz zobaczymy, chyba w domku swoim, co nie? Czy nie? Nie, on jest tutaj, gdzieś stoi tutaj. Kurde. Aha, tutaj jest, dobra. Kevan, jesteś. Widać, żeś nie tutejszy. A, to jest Pikerog. Podobno macie tu jakiś... A, no siostra. Wierciła mi. Poprawdzie nie spodziewałem się, że ktoś... W czymże? Narzeczony siostry zniknął. Ludzie... Mam wrażenie, że nie wierzysz w wersję z potworem. Różnie się między nimi układało. No ale rodzina to już... Zajmę się tym oczywiście. Zobaczę, co da się zrobić. Brit miała z Nilsem ulubione miejsce przy klifach.
Dzięki. Dobra, daleko ona jest? Porozmawiaj z Brit. Okej. To pójdziemy oczywiście do niej. Tylko najpierw się prześpijmy do godziny 7. O, jakoś tak mniej więcej. O, i mamy tutaj... Widzicie, jak fajnie widniutko jest tutaj już? No w nocy to tak nie fajnie, kurde, ciemno jest. Nawet bym ducha nie zobaczył. Co nie? Dobra, lecimy do tej Brit. Porozmawiamy z tą siostrą tego narzeczonego, który zaginął. A tak mówiąc, to on zabity jest przez jakiegoś potwora, tylko nie wiadomo jakiego. Dobra, gdzie ona jest? What the fuck? Czego tam jest tutaj aż? Dobra, mamy ją. Fajnie. Dobrze, dobra, mamy Brit, okej. Cześć, Brit. Muszę z tobą porozmawiać. Zostaw mnie. Widziałaś jak... Widziałam. Dzień. Pewnie smok albo wiwerna, albo syrena jeszcze. Sprawdzę to. Dobra. Zbadaj jaskinię. No okej, dobra. Czekajcie, daleko na ta jaskinia jest? Czy tak troszeczkę niedaleko? tutaj. Trochę daleko, powiem wam. Czekajcie, mamy 4 tablice jeszcze. Co? Dostępne zadania mamy jakieś? No proszę. Aha, tutaj mamy. Dobra, pójdziemy później, tylko najpierw trzeba będzie znaleźć tego potwora. Dobra, on jest tutaj gdzieś. Dobra, zaraz pójdziemy. Tędy trzeba będzie jakoś iść. Kurde, spokojnie, Geralt, co ty to robisz? Skelligika, czekajcie, tędy byłoby najlepiej iść. Dobra. Trzeba będzie jakoś tędy iść, co nie? Tylko tu są góry. Czekajcie, gdzie mi ta droga pokazuje? Tędy? Aha, tędy muszę iść jednak. Aj, dobra. Jednak pomyliłem drogi troszeczkę. Bo miałem iść tędy, co nie? Tam, gdzie ona stała, tylko tam iść w stronę... Tam prosto, co nie? A jednak tędy trzeba będzie iść. Dobra. Dobra, zaraz się zajmiemy tym, spokojnie. Co wy to gadata? O, czekajcie, mamy balwierza. Czekajcie, zaraz. Przydałoby się, kurde, ogolić się, co nie? Ostrzyżesz mnie? Dobra, zobaczymy. Golenie. Dobra. I jak wyglądam? Trochę zarosłem, powiem wam. O, no, elegancko, dobra. Dobra, idziemy sobie już. Bo mi się ta broda nie podobała jego. Zarośnięty taki, co nie? Ale z drugiej strony fajnie to widać, fajnie to wyglądało. Ale czas na zmiany kolejne. Co jakiś czas trzeba będzie, jak to się mówi, wiecie, golić go, co nie? Golić, wyrwę ci, co? Co ty to robisz? Ciszej bądź, ziomuś, bo jeszcze zwierzęta wypłoszysz i co będzie? I cię zabiją. Ej, ty głupiś ty jesteś. Ale ładne tu tereny, powiem wam, mają. Na tej wyspie, serio, ładne tereny, bardzo ładne drzewa są. Tak jak w realu, co nie? Dobra. Dobra, gdzie jest jaskinia ten... gdzie jest ta jaskinia, co ta mówiła, ta Brit, ta? Zbadaj jaskinię! A, dobra, tu już... Chodź tu, ziomuś. Dobra. Dużo was tu, synek. Pięknie, dobra. Spadamy. Bo tu nie ma czego szukać. Chodź tu. Chodź tu, frajerze. Pięknie. Chodź tu, kolejny. Chodź tu. Chodź. Chodź, że mamusi. Ale was dużo tu. Kurnia. Pięknie. Dobra, czekajcie, bo tu kolejny. Pięknie.
Kurde, wypadł mnie stąd, dobra? Chodźcie tu. Kurde, deda, ziomuś, no kurnia. Bardzo ładnie, dobrze. Dobrze jest. A ty ziomuś, kurnia. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Arda trzeba będzie wziąć na niego. Aha, nie było tak trudno. No dobra, okej. Bardzo dobrze. Czekajcie, tu mamy jakieś miejsce. Pewnie tajemne kolejne, a jak? A jak inaczej? Dobra. Co my tu mamy jeszcze tu w tym miejscu? Diamentowy pył. Dobra. Sprzyta się. Nie będę zbierał tych rzeczy, bo te, oni mają takie badziewie, co nie? A, czekajcie, zmienię na igni. Dobra, może spróbujemy jeszcze zabić tego potwora. Znaczy, te, znaczy, nie wiadomo co to jest za potwór jeszcze, co nie? A może to będzie jakiś, jakaś osoba? Ale nie, wątpię, bo w tych, przy tych wiedźmińskich zleceniach w większości są jakieś potwory. Na przykład baba wodna, dajmy... jak to się nazywał ten wcześniejszy ten potwór? Poszkutnik chyba, czy jakoś tak? Jakoś tak się nazywał tam ten potwór, ale w tej chwili już nie pamiętam, powiem wam. Nie chcę mi się szukać za bardzo tego potwora. Ależ tu cuchnie padliną. Pewnie tak. Dobra, pięknie. Dobra. Topce nie mogły porwać Nilsa w powietrzu. O, ale tych rzeczy tu kurde, stare, jakieś skóry niedźwiedzie stare. Chodźcie tu, topce. No chodź tu. I... Ale się palo. Dobre. Chodźcie tu. Ej. Ziomy. Spokojnie, ludzie. Spokojnie, to tylko gra jest. Co nie? Dobra. Czekajcie, szukamy ty... Ale nie, tędy mi każą iść, co nie? Ej, no jak to? What? Czekajcie, tędy trzeba będzie iść chyba, na to wygląda. Takie, o. Barwienie łusek, to nie jest zwykła syrena. Tak jak wiedziałem, syrena. Znaczy, ponoć syrena, ale nie do końca, bo to może być inny potworek. Co nie? O, proszę. O. Ślady syreny. Bardzo dużej syreny. O kurde. O ja pierdziule. Nie fajnie. Niedobrze. Kurde. Spaduwa mnie stąd. Dobra, pięknie. Dobra. No i co nam teraz robić? Szukać mam jej? Serio? Kurde. No zaraz poszukamy. Tędy mi każe iść. Ale jak mam iść tędy, jak tam nie ma przejścia? Podajże. A nie, jest przejście. Dobra, chyba jest. Czy nie ma? Lol. Jak mam tam przejść? Kurde. Tych jaskiń tu jest kurde w dużo. Czekajcie, a może to nie jest miejsce? Może to nie jest jaskinia w ogóle? Kurde, idźesz no. Dobra. Wyjdź, no idź. Kurde, Geralt, co ty to robisz? Cynek. No w piruny. Czekajcie, bo tu jest tych... Kurde, jak mam tędy przejść? Lol. Kurde, jak mam jej poszukać w ogóle? O. Czekajcie, tu coś mamy jeszcze. O! Tu coś może być. Luzyna, szalona i groźna pani głębi. O kurde. Pewnie kiedyś oddawano takie same łuski jak na ołtarzu. Kult Meluzyny nie wziął się znikąd. Pewnie ehidna żyła. Znać Meluzynę. Dobre. Meluzyna. Ja pierdziule. Czekajcie, jest jakaś mapka czy nie ma? Aha, tędy kał. Hibernacja teraz obudziła się i jest głodna. Kurde, gdzie ona może być? Ta Meluzyna, czekajcie. Tędy. O proszę, mamy wyjście już, dobra, bardzo dobrze. Jaka muzyka, kurczę, no panie. Tędy? Trochę dziwne, powiem wam te.
No dobra, ale... Kurde. Ale jak mam znaleźć te... meluzynę, kurde. Dziwne to jest. Aha, tu coś mam. Tu coś mamy, jakiegoś faceta. To chyba jest... Pewnie Nils. Jakieś stworzenie. A więc Brit nie kłamała. O proszę, widzicie? Mamy. No chodź tu. Czekajcie, wezmę Arda. Kurde, skurczybyk. No chodź tu. Chodź tu, meluzyno, kurnia. Dobra, chcesz tego, to będziesz... Aha, nie mogę trafić, no nawet. Chodź tu, meluzyno, kurnia. No chodź tu. No chodź tu, kurnia. Ja pierdziule. Ona z... Jak mam zabić tego potwora? Kurnia. A ty skurczybyku, ty. Chodź tu, chodź tu. Kurnia. Kurde. No chodź tu. Fuck, ona mnie odejmuje, skubana. Ja pierdziele, no bez kitu. Czekajcie chwilę, no. Nie chcę mi się w nią strzelać. Pięknie, chodź tu. Chodź tu. Kurnia. Kurde. Ja pierdziele. Ejajajaj. Czekajcie, ja wiem jak będę ją zabijał, tylko nie wiem czy by mi się udało. Kurnia. No chodź tu. No chodź tu. Kurde, spaduwa mnie. Kurnia. Kurnia. Nie trafił. Kurde, jak mam ją zabić? No kurnia. What the fuck? Kurnia, chodź tu. Ja pierdzielę. Jak mam wejść w nią? No chodź tu. Ja pierdzielę, no bez kitu. No chodź tu. Kurnia. Gdzie ty jesteś? Ja pier... Kurde. Ja pierdzielę, jak mam zabić tego frajera. Kurnia. Czekajcie, teraz i... Kurnia. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. No bez kitu. Jak mam zabić tego dziada? Kurnia. Kurde. Ja pierdzielę. Jak mam zabić tego dziada? Ktoś mi powie? Kurnia. Ja pierdzielę. No w pirunę, jak mam zabić tego dziada? Kurde! Co za dziad? Serio? Serio? Co to było? What the fuck? Serio, co to był za potwór? No proszę, panie. Jakie to było? Ale easy. Łaciutkie to było. Dobra. Dobra, idziemy. Odbierz nagrodę od Kevana. Dobra, czekajcie. Co my tu mamy w ogóle w tym ekipunku? Spodnie jakieś lepsze. Fajnie. Jakieś lepsze mamy chyba, co nie? Bo mieliśmy takie... Aha, dobra. Czekajcie, tu nie możemy chyba nic dodać. No niestety nic nie możemy dodać. Szkoda. Czekajcie, mamy jeszcze jakąś jaskółkę? Chyba nie mamy. Dobra, czekajcie, trzeba będzie coś wyrzucić stąd. Zaraz wyrzucimy coś z tego z ekwipunku. Dobra, to nam zostało jeszcze jedno zadanie, zostało nam do zrobienia, ale to zaraz. Nie, czekajcie, co my tu... O właśnie, czekajcie, co to za broń jest? Taka... Słaba. Dobra, tu nie ma żadnego przejścia, kurde. Szkoda, będzie trzeba tędy wyjść. Dobra, nie ma problemu przecież, co nie? Tu i tak już nikt nie żyje, po pierwsze. W tym miejscu. A tam chyba nie było żadnego, mi się wydaje, jak to się nazywa. Drogowskazu przy tym miejscu. A zobaczymy za chwilę. Bo nie jestem pewny, powiem wam. I nie chcę okłamać siebie i oczywiście was. Czy
Tam był jakiś drogowskaz, czy nie było? Nie wiem w tej chwili, ale zaraz zobaczymy. No skakuj, skakuj. Dobra, aha, tu mamy to siodło swoje. Ale chyba nie było żadnego drogowskazu. A zaraz zobaczymy za chwilę. Bo nie jestem pewny, powiem wam szczerze nawet. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale chyba nie było. Chyba nie. A zaraz zobaczymy, bo nie jestem pewny, powiem wam nawet. Czy był jakiś drogowskaz? Zaraz zobaczymy na mapie oczywiście. Jest, stara strażnica, kurde. Nie, wolę się przejść, powiem wam, będzie szybciej. No, będzie bardzo szybko. Nawet. Dobra. Dobra, kolejne zlecenie wiedźmińskie zrobione jest, nie? Na 100% praktycznie. A właśnie, jestem ciekaw, ile mamy już w ogóle całej gry, co statystyki bohatera. 43 godziny, no proszę, panowie, no proszę. Dobrze jest. Bardzo dobrze. Dobra, czekajcie, ten mi pokazuje drogę. Albo pójdziemy do tej strażnicy, zobaczymy, co tu w ogóle jest. A, tu tutaj. A, dobra, okej. Okay. Tu byłem już, prawdaż. Nie wiedziałam, co to za miejsce jest tak na początku. Ale dobra, wiemy już, okej. Okay. Nie wiedziałam na początku, ale już tam. Jakoś ogarnąłem sobie już te miejsce. A to tutaj był ten. Te strażnicy, co nie? Szybko się wczytało, panie nawet. Dobra. I czekajcie, tędy? Co nie? Tak jest. Dobra. A to do niego miałem iść, a nie do niej? Trochę dziwne, powiem wam. Dobra. Jak do niego, to do niego, co nie? Pozbyłem się potwora. W jaskiniach na wybrzeżu osiedliła się stara... A więc Brit mówiła prawdę. I zabił go. Będę musiał po niej pójść. No, będziesz musiał. Kurde, dobrze, powiem mi już. Porozmawiam z nią. Strasznie mi głupio, że nie wierzyłem własnej siostrze. No, weź, dobra. Bywaj. Dobra, idziemy do niej. Aha, powiedz Brit. Dobra, idziemy do niej jeszcze. Szybciutko. I oczywiście zakończymy odcineczek już. Bo troszeczkę już trwa. I jeszcze te przerwy nieszczęsne. Ale mniejsza o to już. Ale powiem wam, że zrobiłem zadanie, chociaż kolejne, co nie? A nie. Dobra, po co mi pokazuje, jak można pójść na skróty? No ludzie, moglibyście dać jakiś, nie wiem, inny GPS. A nie kurde pokazywać, które nam iść w ogóle cały czas. Prosto i skręcić i w lewo i tak, dobra. Muszę stop... Zostaw. Twój narzeczony nie ży... Wiem, że to ci go nie zwróci, ale... Dziękuję. Wiedziałam. Weź, nie ma. Nie chcę zapłaty, nie. Dziękuję. Nie obrażę. Źle mnie zrozumiałaś. Są rzeczy, za które... Dobra, okej. Okay. Fajnie. Dobra, czekajcie. Te miejsce, kolejne zadanie, to gdzie ono było? To już wykonane jest. Poboczniaki tam praktycznie też wykonane. Chyba to tylko zostało nam, co nie? Bo to jest nowy grad, Skaligę i Skaligę. Dobra. 2000... O kurde, jak daleko. Oh my. Czekajcie, tam było ten... Tutaj jest miasto, dobra, do miasta idziemy. I trzeba będzie pójść do tego Svena jeszcze. A, mieliśmy... Dobra, to jeszcze tylko przeteleportuję się do tego miejsca i zakończymy odcinek oczywiście. I będzie elegancja Francja, dobra. Tylko gdzie jest ten drogowskaz? Gdzieś tutaj chyba był, co nie? Jak dobrze pamiętam. Tak jest, dobra. Bo tu na mapie, nie, na tej mini mapie nic, niczego, nie, wszystkiego nie widać, co nie? Co mi potrzebne jest, a co nie? Dobra, tutaj, tak? Każą mi iść do wsi Ferlund. Dobra. Się tylko przeteleportuję i zakończymy odcinek oczywiście. A w kolejnym odcinku pewnie zrobimy te zadanie. A zobaczymy jeszcze, jak to będzie, wiecie? Bo na razie nie wiem. Co nie? Tak, a łóże, po czym niby? No ludzie, no bez przesady już. Dobra, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć!